Cześć i witajcie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, jak wybrać projekt domu oraz na co zwrócić uwagę. Chciałbym Wam od razu powiedzieć, że od dzisiaj będzie także na mojej stronie internetowej projektymoichdomów.com.pl wiadomości, które będę dodawał na bloga, będą właśnie spisane, jak i później będą one też nagrane i wrzucone na YouTube'a, gdyż wiem, że czasami niektórzy wolą obejrzeć, niektórzy lubią przeczytać, więc na stronie u mnie w blogu jest oczywiście ten wpis, ten sam temat, który jest też poruszony na YouTubie. Oczywiście niektóre artykuły nie będą na blogu, ponieważ coś tłumaczę, czasami coś chcę narysować i fizycznie już tego nie ma wtedy na blogu. Ale będę się starał raczej, żeby to było powielane w jednym i w drugim miejscu, no żeby było łatwiej Wam to znaleźć. Ale dobra, zacznijmy od pierwszego punktu. Co jest najważniejsze podczas szukania, czy tam wybierania projektu domu? Nieważne, czy to jest projekt indywidualny, czy też projekt gotowy, typowy, jak to zwał, jak zwał. Fizycznie projekt musi spełniać założenia, wymogi zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli tego planu nie mamy. Chciałem Wam pokazać, że przeważnie już dzisiaj to praktycznie każda gmina ma udostępniony plan zagospodarowania online, więc fizycznie go można ściągnąć. Ja tu akurat podaję na przykładzie gminy Zielonki, tak samo może to być miasto Kraków, inne obszary Polski, nieważne. Fizycznie w wyszukiwarce, jak wpiszecie miejscowy plan zagospodarowania daną gminę lub rejon, powinno Wam to odnaleźć, tak jak mówię, Nie szukajcie na takich stronach, gdzie są płatne plany, że spis wszystkich planów dla całej Polski, bo to nie są często aktualne rzeczy. Najlepiej wejść na jakąś stronę, gdzie widać, że to jest po prostu portal zrobiony dla gminy, przygotowany. Jest tutaj do wyboru cała układ warstw, gdzie możemy zaznaczyć wyświetlanie podgląd z geoportalu, obręby ewidencyjne, wyświetlić miejscowości, ulice, studium planu, miejscowy plan ekologii, jeżeli chodzi o miejscowy plan i tutaj możecie go pobrać, wyszukajcie swoją działkę fizycznie, czy to po ulicy z mapy, czy nawet wpisując miejscowość, działkę, czy też adres i po fizycznie, gdy załaduje Wam się, klikniecie jakiś teren, on będzie oczywiście odszukany, prawda? Jest to opisane na przykład 15MN2, przypuśćmy, że tu jest Wasza działka, klikacie w to miejsce i pobieracie uchwałę i w tej uchwale jest fizycznie opisane tak na przykład te tereny, czyli założenia tak naprawdę, co można tam wybudować, co nie można. Trochę stron tutaj jest, trzeba najlepiej to wszystko przeczytać, bo powiem tak, projektanci, jeżeli to projektują, oni mniej więcej wiedzą, gdzie czego szukać, bo nie robią to już pierwszy raz, ale taki plan tak naprawdę trzeba szczegółowo przeanalizować, zobaczyć, co można na terenach objętych planem, wprowadza się zakaz i na przykład pisze na przykład, że przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, prawda, no ale to trzeba znać przepisy i wiedzieć. Jeżeli pierwszym podstawowym rzeczą tak naprawdę trzeba odszukać założenia dla terenu, na przykład jak tam był przykład MN12, prawda, i odszukać, co można zbudować, prawda, i tak jak tutaj na przykład mamy, proszę, lukarny, nie mówię akurat, że to jest dla tego terenu, ale akurat chcę Wam pokazać, na przykład zalecana jest forma lukarny na jednym budynku i zalecana jest jedna forma lukarny na jednym budynku oraz ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 1/3 powierzchni dachu mierzonej w elewacji, a minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej to 1,5 metra, dachy lukarn nie mogą się łączyć. I jak widzicie, macie tutaj wszystkie takie zapisy, o na przykład otwory okienne prostokątne o pionowej artykulacji, prawda? Więc jeżeli będziemy mieli okna jakieś poziome, no to różnie do tego urzędnicy mogą podejść. Mogą taki budynek, projekt budynku zaakceptować i wydać pozwolenie, ale też nie muszą, prawda? Więc jak widać, i tu dla każdego terenu są takie zapisy wypisane, więc tak naprawdę analizując taki plan, powinniście sobie wziąć kartkę papieru i wszystko spisać, czytając po kolei, punkt po punkcie, spisać, co możecie fizycznie budować. Tak naprawdę będzie tu opisane powierzchnie działki, jaką możecie zabudować, jaki obszar biologicznie czynny, czy jakie mają być kąty dachu, czy kolorystykę elewacji, te odnośniki do lukarn, prawda, co można zrobić i te wszystkie rzeczy musicie sobie spisać na kartce papieru i szukając w przyszłości projektu musicie zwrócić uwagę, jeżeli to będzie projekt gotowy, musicie sprawdzać, czy po prostu te zapisy będziecie spełniać, bo jeżeli na przykład chodzi
o zmianę minimalną kąta dachu, bo na przykład w projekt gotowy ma 36, a wy macie 37. Powiem wam, że to nie jest problem. Jeżeli są takie drobne rzeczy, można to zmieniać, ale najlepiej jest się skontaktować z projektantem, z osobą, która wam doradzi, czy faktycznie warto, czy nie warto, i myślę, że wtedy nie ma problemu. Więc to był pierwszy punkt, który musicie sobie sprawdzić. Oczywiście, jeżeli nie macie doświadczenia, czujecie się z tym źle, możecie to zlecić projektantowi. Jeżeli ktoś wam opracowuje projekt indywidualny, oczywiście on to wszystko sprawdza, zajmuje się tym, żeby projekt spełniał te wymagania, i wykonując dla was koncepcję, te wszystkie założenia z planu są spełnione. Jeżeli ktoś na przykład wybiera projekt u mnie, czy też z projektów gotowych, jakie mam mało, ale cały czas rozwijam, więc mam nadzieję, że będzie ten wybór dużo większy, oczywiście ja takie rzeczy sprawdzę tej osobie i podpowiem, czy możemy coś zmienić, nie możemy, czy ten budynek będziemy w stanie wybudować, także tutaj nie pozostawiam na własne, że tak powiem, sprawdzenie i widzimisię, i nieważne, czy to jest osoba bliskająca blisko mnie, czy daleko, zawsze coś takiego proponuję sprawdzić, pomagam w tym, także jak chcecie, to zapraszam do kontaktu. Kolejny punkt to jest sprawdzenie wymiarów budynku. Tutaj wam pokażę, bo zacząłem robić swój projekt, ale przypuśćmy, że tutaj mamy szerokość budynku, prawda? Mamy ścianę z oknami z jednej i z drugiej strony, jak wiadomo. Ściana z oknami to jest minimum 4 metry od granicy, prawda, więc tu wam tylko przykład chcę pokazać, prawda, że stąd dotąd to jest budynek i musimy się fizycznie odsunąć na 4 metry, czyli 4 w jedną, 4 w drugą. Mierząc teraz, widzimy, że działka musi mieć praktycznie 18 metrów, prawda? Tu mamy 17,96. Jeżeli taką działkę mamy, nie mamy problemu, możemy wybrać taki projekt. Jeżeli na przykład okaże się, że mamy działkę 17 metrów, no co możemy zrobić? Możemy albo iść do projektanta i zapytać, czy możemy jakoś przerobić ten projekt, żeby fizycznie dało się go postawić. Oczywiście prawdopodobnie w tym przypadku na przykład byłaby możliwość, gdyż likwidujemy okna z tej strony, wprowadzamy je gdzie indziej, prawda? Aczkolwiek tutaj mamy pokój, więc pokój bez okna być nie może, więc albo zmieniamy funkcję tego pomieszczenia, przenosimy jakoś, że tak powiem, te ustawienia, ale tak mówię, to już jest kwestia zapytania do projektanta. Fizycznie tak musimy sprawdzić po prostu, żeby można było ten dom wybudować, czyli po prostu musimy dodać te odległości z każdej strony. No i to trzeba również sprawdzić. Kolejna rzecz, co trzeba zrobić, to sprawdzić ustawienie budynku względem stron świata. Chodzi tutaj o to, żeby pomieszczenia, z których korzystamy, że tak powiem, za dnia, czyli nie sypialnie, powinny być zlokalizowane na taką orientację świata, aby było to światło słoneczne wpadało, czyli południe, zachód, żebyśmy coś tego światła mieli, prawda? Dla tego budynku idealnie by było, gdyby słońce wstawało w tym miejscu i zachodziło nam w tym miejscu. Wtedy mielibyśmy doświetlone tak naprawdę i część kuchenną z rana, prawda, gdzie coś robimy, w południe światło by nam wpadało i do salonu, i do jadalni, i na zachodzie tak samo byśmy mieli to światło w salonie, więc to jest super układ dla takiego domku. I nie mówię, że to oczywiście musi tak być, ponieważ są osoby, które na przykład chcą mieć salon od strony północnej, bo nie lubią światła. Co prawda mało jest takich osób, ale spotkałem się już z takimi inwestorami, dla których to była ważna rzecz i potrzebowali unikać tego światła, więc no nie wiem, ciekawostka, nie ciekawostka, także, ale to należy zwrócić na to na pewno uwagę, a co komu się podoba, to już jest jego sprawa. Kolejną rzeczą, o której ja wspominam, jest to dostęp do mediów. Jeżeli chodzi o media, albo możemy iść po wypis z mapy zasadniczej, możemy, zlecając mapę do celów projektowych, tu już wam pokażę całe zagospodarowanie, ale na mapie do celów projektowych mamy fizycznie zaznaczone, gdzie mamy gaz, oczywiście do tego legenda, prawda, gdzie jest energia elektryczna, gdzie jest wodociąg, takie elementy są, ale to, że są te elementy w drodze, czy nawet przy naszej działce, czy nawet biegnące przez naszą działkę, to już zastrzegałem kilka razy, nie patrzmy po prostu na to, ponieważ może się okazać tak, że mamy wodociąg, ale fizycznie nie ma takiego ciśnienia, aby nasz budynek został podpięty, dlatego zawsze każę inwestorom, no lub ja w ich imieniu występuję oczywiście, jeżeli są takie prośby, o wydanie warunków przyłączeniowych danego budynku. Wówczas, jeżeli wodociągi określą, że będziemy możliwość podpięcia budynku
jaką średnicą się mamy podpiąć, jak ma to wszystko przebiegać. Wiemy, że w przyszłości będziemy mieć wodę, bo tak jak wspomniałem, nie zawsze taka możliwość jest podpięcia się. Różne są sytuacje, więc samo istnienie wodociągu, czy też przyłącza elektrycznie, przyłącza tylko sieci elektrycznej, wcale nie jest podstawą do tego, że będziecie mogli podpiąć budynek, więc powtarzam, zawsze te warunki uzyskujcie i wtedy na pewno będziecie pewni, co i jak dalej planować z budową. Więc media mamy. Następnym krokiem, jaki ja zalecam zrobić już po tym wszystkim, to jest tak naprawdę spisanie tego, co wy fizycznie chcecie w budynku. Jak widzicie w tym przykładzie, który tutaj zacząłem projektować, mamy kuchnię połączoną z jadalnią oraz salonem, mamy kotłownię, wiatrołap, trzy pokoje, dokładnie dwa pokoje, sypialnia, która ma osobną toaletę, mamy toaletę dla gości i mamy łazienkę, prawda? Więc taki układ domu i mamy z sypialni oraz salonu wyjście na taras, który będzie zadaszony. Sypialnia, znaczy nie sypialnia, tylko kuchnia ma też możliwość, żeby ją fizycznie oddzielić ścianą, będzie ona doświetlona, możemy wprowadzić kolejne okno, także zmiany ja też dokonuję na podstawie swojego projektu, już rozmawiając z inwestorami, jeżeli coś chcą wprowadzać, nie ma problemu, ale jak widzimy, trzeba po prostu spisać, co kto wymaga, prawda? Niektórzy chcą mieć jedną łazienkę na cały dom, niektórzy potrzebują jedną łazienkę ogólną i plus łazienki do każdego pokoju. Takie wszystkie informacje ja uzyskuję od inwestorów i pomagam im wybrać swój wymarzony dom. Czy to sypialnia z garderobą, czy osobna, jakiej wielkości pokoje, co się ma znajdować, czy kuchnia ma być łączona, czy jako aneks. Jaka kolorystyka ma być elewacji, przynajmniej to, co im się podoba, prawda? Nie zawsze wszystko można wprowadzić, ale no po prostu muszę o takie rzeczy wypytać, czy to dom parterowy, czy też dom piętrowy, no im więcej rzeczy, czy ma mieć piwnic, czy nie ma mieć piwnic. Oczywiście, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, no to mam to wszystko spisane, ja mu pomagam, nie mówię tak, napisz co chcesz, tylko praktycznie wszystkie możliwości daję mu na kartce i on mi zaznacza, czy to ok, albo tego nie chce, po prostu łatwiej nam się pracuje, inwestor nie musi myśleć o tym, że czy o czymś może zapomniał, czy coś przeoczył, bo staram mu się spisać po prostu wszystkie rzeczy, on po prostu wybiera, co by chciał, czego by nie chciał, ja na tej podstawie opracowuję mu projekt, także tak to wygląda. Kolejna rzecz, oczywiście to też wygląda już z tej, tak naprawdę z tego programu użytkowego, jest sam styl budynku. Jak widać, ja tutaj elewacje zacząłem robić, są one w takiej formie, więc będzie tutaj tak naprawdę dachówka, jakaś imitacja cegły na cokole, no oraz tradycyjne tynki w dwóch kolorystykach, prawda? Oczywiście jest to do uzgodnienia, bo jak widać, bardzo elewacja wpływa też na wygląd. Pokażę wam na mojej stronie akurat jak wygląda projekt domku gotowego i zobaczcie, jak wygląda w jasnej kolorystyce, gdzie mamy elewację frontową lub też, nie wiem czy się załaduje, bo coś dzisiaj internet mi szwankuje, ale mniejsza z tym, możecie wejść na projektmoichdomów.com.pl, porównać dom w jasnej kolorystyce. Na końcu dorzuciłem ten sam dom w fizycznie w ciemnej kolorystyce i tak jak wspomniałem już, no po prostu różnica jednego z drugim jest po prostu no ogromna, prawda? Odbiorowo to jest ciemna kolorystyka, tamta była jasna. Te domy wyglądają całkowicie inaczej, także pamiętajmy też, że kolorystyka w każdym projekcie, projektant da jakieś wytyczne, wpisuje to, musi to być zgodne oczywiście z planem zagospodarowania, co wspomnieliśmy, ale jest możliwość zmian tych wszystkich rzeczy na etapie już nawet budowy, uzgodnić po prostu z kierownikiem, też można, są istotne, nieistotne zmiany, więc tak to wygląda. Następną rzeczą, jaką musicie zrobić, to jest ustalenie samej technologii budowy. Z czego chcecie zbudować dom? Czy to dom z ceramiki, czy z betonu komórkowego, czy drewniane, czy elementy i jakiś, nie wiem, keramzytu, czy no, przeróżne są technologie, są domy stalowe, są domy ze styropianu, jest tego wszystkiego bardzo dużo, oczywiście najwięcej w Polsce, no to jest ceramika, beton komórkowy i domy drewniane, część osób się już do nich przekonała, część nie, ja nie namawiam ani do jednej technologii, ani do drugiej, aczkolwiek jestem na etapie przygotowania filmu, gdzie porównam te technologie tak w mniejszym stopniu, bo tak szczerze, są zwolennicy jednego i drugiego, każda metoda ma swoje plusy, swoje minusy, dla jednych coś jest plusem, coś jest minusem, więc to też jest ciężko czasami zakwalifikować, w której grupie to powiedzieć, ale no tak jak mówię, jeżeli chodzi o koszty,
Stąd co rozmawiam z inwestorami, czasami coś liczę, to nie ma tak naprawdę różnicy, żeby to się odczuło jakoś w portfelu inwestora, że jak będę budował dom drewniany, to jest tańszy, a dom taki to jest lepszy. No, z firmami różnie rozmawiam i nawet ci, co budują domy drewniane, wprost mi powiedzieli, że jeżeli ma być ten dom z dobrej jakości drewna, to nie jest on tańszy od domu drewnianego, więc taka informacja tylko. No i ostatnia rzecz, na jaką bym zwrócił uwagę, jest to raz, że rodzaj ogrzewania, znaczy no ogrzewanie, tak, no raz, że ogrzewanie, czy to ogrzewanie jakieś gazem, czy propan, butan, czy może elektryczne, czy pompa ciepła, jest tego mnóstwo na rynku, więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, czy wprowadzamy jakieś systemy wspomagające, żeby ten dom był energooszczędny, czy to fotowoltaika, a może odzysk wody szarej, czyli zbiorniki na wodę szarą, czy też deszczówkę, a może rekuperacja zamiast wentylacji grawitacyjnej, są plusy, są minusy, nie ma kominów, są kominy, różne są wymiary kotłowni, jakie należy zapewnić do jednych rozwiązań, do drugich z rozwiązań. Jeżeli na przykład będzie pelet, musi mieć większą kotłownię, musi być miejsce do magazynowania tego wszystkiego. Jeżeli będzie pompa ciepła, praktycznie nic nie musi być, więc to wszystko też jest do ustalenia i do rozważenia. I to są, myślę, takie rzeczy, które na początku każdy inwestor powinien sam w domu przemyśleć. Oczywiście, jeżeli nie chce analizować planu zagospodarowania i innych rzeczy takich formalnych, to może się od razu zwrócić do projektanta i wówczas te rzeczy ktoś za niego przeanalizuje. I no tak to wszystko wygląda. Oczywiście później w praniu wychodzi jeszcze dużo więcej rzeczy, wchodzimy w jakieś szczegóły, czyli technologia, nawet jeżeli jest tradycyjna, to czy inwestor na przykład będzie robił stropy monolityczne, czy może jakieś gęstożebrowe, czy na przykład dach to będzie konstrukcja zwykła drewniana, czy może prefabrykowana, czy jeżeli chodzi o fundamenty, to będą wylewane, a może murowane z pustaków, no i tak dalej, jest tych rzeczy dosyć dużo, czasami coś wynika również oczywiście z posadowienia, z warunków terenu, ponieważ robimy badania geologiczne do posadowienia projektu, nieważne czy to będzie projekt indywidualny, czy gotowy, to takie badania będzie trzeba zrobić, ponieważ na przykład do adaptacji projektu są one konieczne, no i wówczas może wyjść na przykład, nie wiem, wysoki poziom wód gruntowych, więc wówczas na przykład będzie lepiej zrobić płytę fundamentową, a nie fundamenty, także, ale to już wychodzą rzeczy podczas projektu i projektant zawsze wspiera inwestora w tym, co dalej należy zrobić. Jeżeli chodzi o sam fakt, czy płyta, czy ławy, to już opisywałem na swoim blogu, zapraszam też do zapoznania się, może to kogoś zainspiruje lub fizycznie da mu jakiś nowy pogląd. Mam nadzieję, że wam troszkę rozjaśniłem temat, znaczy rozjaśniłem, pomogłem w tym, jak wybrać fizycznie i podejść przynajmniej do wyboru projektu domu. Jak coś, zostawcie komentarz, jak was coś interesuje, chcecie, żebym poruszył jakiś temat, napiszcie, a ja wracam dalej do roboty, bo nie ma czasu. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam, cześć.